każdym razie to było już na jesień, bo zimno było. A gdy wrócili, to właśnie ten Roman, co niby tyletki dostał, właśnie zmarł. Chyba z alkoholu, bo to denaturat piją. No i on tam leżał, no a koty nie miały co jeść. No i czepiły się. Mówili, że twarz wyjadły, tu przedramienia, przy rękach, no przez 2 tygodnie. Oni mieli właśnie dość dużo kotów, no ale jak tam zlikwidowali to swoje lokum, no to właśnie tamte koty zostały, bo wiadomo, kot do miejsca się przyzwyczaja. No, ten główny szeryf, który tam pierwszy zamieszkał, no to jak te ostatnie chłody były, to zamarł po prostu. No i to wszystko tak, nie mając przywódcy, no i rozpadło się. Później jacyś tam podpalili to schronisko ich. No i także już sąsiadów pozbyłem się na co dzień. Poszli do brata Alberta. Ale mam tu też sąsiada, no tak w nawiasie mówiąc, bo żeby tak tego, młodzicy znaleźli go prawdopodobnie, że wisiał po 3 tygodniach właśnie znaleźli go wiszącego na drzewie. Myślał, że będzie żył tak jak ja, no ale w każdym razie nie każdy właśnie. Może. No właśnie to jest, no tak jak dowiaduje się teraz właśnie z Biblii, to jest właśnie grzechem i nawet nie wiedząc przedtem, przecież jak wszedłem do lasu, to sam żyłem, to jednak nie znałem ani Boga, ani... To jest, ja wiem, to jest ucieczka. Pójść się na łatwiznę po prostu, co to, trochę odwagi, bo jednak, żeby się powiesić, to trzeba mieć odwagę. Ale to uważam, że za jakąś chorobę, a nie tam. No fakt, że trudne jest życie, dość twarde, ale jednak trzeba sobie radzić. Wychodząc z domu, to nie miałem nic po prostu. To tutaj jednak to, co potrzebuję, to jednak otrzymuję. No i to jak jakieś są siły działają, no nie wiem, czy to Bóg, czy szatan, ale w każdym razie jakieś siły wyższe, które jednak mi pomagają. No. Biblię to znalazłem na śmietniku po prostu. I od tamtej pory właśnie to zaczęło się. Nie chodzi mi o tam przynależność do jakiejś sekty, wyznania, ale właśnie chcę poznać Boga, no bo raczej takiego prawdziwego przyjaciela to raczej nie mam. Z kobietami wiadomo, że pozytywny stosunek, no ale i nie za bardzo zabiegam o tego, bo kiedyś zawiodłem się jednak. I nie zabiegam, tylko właśnie na własne potrzeby po prostu. Jedna mi poderwała na datek, no, w żartach można powiedzieć. Druga znowuż przez psiaka, no bo psiaki się pogryzły, no i wiadomo, że tego. I tak, no, otrzymujemy nadal kontakty. W przyszłość patrząc, to w zależności na co się patrzy, bo na przykład na gospodarkę w Polsce, na swoją przyszłość, to ja
pozytywnie, optymistycznie patrzę, ale na gospodarkę, na spokój w Polsce to raczej pesymistyczne mam nastroje, bo to jednak polityczne sprawy raczej mnie nie interesują, bo widzę właśnie, mam radio, no i słucham. No a to po prostu mdło się robi, słysząc właśnie działania tych naszych rządzicieli. Czegoś by chcieli, tylko że sami z tego wynika, z tych ich słów, że nie wiedzą, czego sami chcą. No, odnoszę wrażenie, że jedynie dorobić się chcą. Niektórzy, jak tu odwiedzają mnie, to zazdroszą, bo żadnych opłat nie mam. No i dlatego jestem w stanie utrzymać się. No tam skromne utrzymanie, ale jednak po ludzku, a nie tam zaglądając w cudzą kieszeń. No ja mówiłem, że pracuję, bo jednak to trzeba nazwać pracą, jeśli daje mi utrzymanie. Zbieram puszki, różne metale, te rzeczy, które mógłbym sprzedać w skupie. No, muszę wykuć drugie pomieszczenie. No, dużo ludzi mnie odwiedza. W zimie przyjdą ciepło przy kominku usiąść, no i porozmawiać.